malownicze miasteczko położone u stóp Gór Opawskich, które kryje w sobie wiele atrakcji i zabytków. Sanktuarium Świętego Józefa i klasztor zarządzane są przez franciszkanów od XIX wieku. Prudnicki Las stał się miejscem szczególnym dla Polaków. To tutaj internowany był prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński. W klasztorze można zwiedzać skromną celę, w której przymusowo przebywał. Prymas spędził w tych murach ponad rok, a jego internowanie ma wciąż ogromne symboliczne znaczenie dla wiernych. Grota Matki Bożej z Lourdes. Zbudowano ją z tufu wulkanicznego na początku XX wieku. Prudnik to miasto leżące na sudeckim szlaku turystycznym. Możemy tu podziwiać średniowieczny układ urbanistyczny z placem rynkowym i siecią ulic. Wokół prostokątnego rynku zachowały się renesansowe i barokowe kamienice oraz ratusz. Prudnik to również miejsce organizowanego co roku rodzinnego biegu prymasowskiego, a biorą w nim udział wszystkie pokolenia. W 2019 roku obchody 65. rocznicy uwięzienia kardynała w prudnickim klasztorze zaowocowały wyjątkowym plenerowym koncertem. Zachwyciła również multimedialna projekcja z fragmentami wypowiedzi prymasa tysiąclecia przeplatanymi wizualnymi animacjami, wyświetlanymi na zewnętrznej ścianie budynku.